Każdy inaczej postrzega otaczającą go rzeczywistość, a tak gdy piękna może dać zarówno malarzowi, jak i widzowi ciekawe doznania. Takie są niewątpliwie, gdy ogląda się wystawę pod tytułem Impresji z Iwonicza w Muzeum Monde di Medali Jana Pawła II. Pomysłodawcą pleneru, którego efektem wspomniana wystawa, był Marek Ogrodniczek, a organizatorem Andrzej Orlik, natomiast komisarzem Anita Grobelak. Te iwonickie plenery od kilku lat organizuje Andrzej Orlik przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Jesteśmy gośćmi Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które mieści się w Pałacu Załuskich w Iwoniczu. Plenery odbywają się w zasadzie dwa. Jeden jest w czerwcu, drugi jest jesienią we wrześniu. Ja akurat byłam komisarzem pleneru tego czerwcowego, natomiast Józef Uliński w tym roku był komisarzem pleneru jesiennego. Przez sam plener przewija się wielu artystów z różnych miejsc, nie tylko z Częstochowy. Mieliśmy artystów z Katowic, z Warszawy i innych miast Polski. Patrząc na te obrazy, zobaczymy kilka takich motywów, które bardzo interesowały uczestników pleneru. Po pierwsze, przepiękne pejzaże z okolic Iwonicza i Iwonicza Zdroju, tudzież okolicznych miejscowości Rymanowa. Zobaczymy też inspiracje na przykład hutą szkła, która znajdowała się i można ekspozycję niesamowitych efektów właśnie w szkle artystycznym zobaczyć w Rymanowie czy w okolicznym Krośnie. W intrygujący sposób zaaranżowana cała wystawa przez dyrektora Muzeum Monet i Medali Krzysztofa Witkowskiego, który zrobił taką klamrę kompozycyjną, począwszy od pejzażu do pejzażu, a jak gdyby epicentrum tego jest właśnie ród Załuskich i bym powiedziała taki motyw historii i tożsamości.